Cześć wszystkim, ja jestem Flotar, to jest kolejny odcinek Totalie Accurate Battle Simulator i dzisiaj sprawdzimy, czy ludzie dadzą radę pokonać bogów. Oczywiście mamy troszkę jednostek bogów, ale troszeczkę nagniemy te zasady, tak, żeby było po prostu ciekawiej. Wy, jeżeli szukacie ciekawych ofert, no to oczywiście skoro Flotar na G2 macie 3% zwrotu na zakupione gierki, co my tutaj mamy, bo oczywiście standardowo zaczniemy sobie od kampanii, żeby chociaż jedną kampanię e, przejść. I w sumie ja nie mam pojęcia, czy Wam coś takiego pasuje, bo tak jak mówiłem, nagrywam troszeczkę odcinków na zapas. I i nie wiem, czy Was denerwuje, że po prostu na początku przechodzę te dwie, trzy misje, żeby jakoś popchnąć to do przodu. Możecie napisać w komentarzach, bo to jest ostatni odcinek z mojego mini maratonu, który sobie nagrywam. To będę po prostu wiedział, czy chcecie oglądać tą kampanię, czy też nie. I wiadomo, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi i nie wiem od czego zacząć. Czekajcie, mamy tutaj samurajów. Tutaj mamy szkieletowych naszych uczników. Ulala! Czy to jest Reaper? Tak. Stary dobry Reaper. Tu mamy też Warriorów. No to w sumie czekajcie, od czego powinienem zacząć? Fila, samuraj odbija pociski, jeżeli dobrze pamiętam. Ale czy uda mu się odbić pociski naszych pięknych muszkieterów? I na przykład, jeżeli dam sobie tutaj o takiego gościa, i tutaj takiego gościa. Czekajcie, bo ja mam naprawdę dużo kasiory. Dopiero teraz sobie zdałem z tego sprawę. Wezmę, postawię jeszcze was więcej. I zobaczymy, jak pójdzie. Oj, oj, oj. Pierwsza walka powiedziałbym, że jest ok. Wiadomo, mogło być troszeczkę lepiej. Tutaj widzę, że. Nasz malarz sobie nieźle radzi, o dostałeś, dostałeś strzałom. no paroma strzałami, zostałeś właśnie nadziany i mamy naszego reapera i miejmy nadzieję, że właśnie ci muszkieterzy, którzy tutaj są, zdążą chociaż jeszcze jedną salwę. No właśnie, reaper to jest jednak reaper. Reaper sobie naprawdę nieźle radzi. Chwila, gdzie on jest? Został zabity! Oj, dobra, samuraj odbił pociski. Znaczy, już nie odbił pocisków, bo nie żyje. Ale mamy jeszcze tutaj jakiegoś szkieleta. Tutaj coś mamy, tutaj też coś mamy. I nawet okaże się, że uda mi się wygrać tą. Bitwę bez pomocy zmodowanych jednostek, znaczy jednostek z modów, więc będzie naprawdę spoko. I z takich ciekawszych rzeczy, Stalingrad w końcu został zaktualizowany, zaktualizowany i mamy naprawdę bardzo duży wybór jednostek. Powrócił na przykład One Punch Man, powrócił Void Archer. No po prostu wszystko, co możecie kojarzyć z poprzednich wersji gry i mamy moją ulubioną mapę. Zresztą Hadesa, tak samo, czyli Zamek. Znaczy, tak to, to naprawdę to jest wieża, y, którą musimy sobie zdobyć, ale powiedzmy, że to jest Zamek. Tutaj mamy giermków tam mamy chyba króla piratów, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy dwóch królów, ok. Nie wiem, jak oni się pogodzili, żeby e, żeby wspólnie rządzić. Tutaj mamy łuczników. No, Pewnie, tak. Szczerze? Muszkiety? Muszkiety? I muszkiety? Ja, ja wiem, że tutaj, wiecie, mam 200 jednostek do wyboru, czy tam, nie wiem, 150, 100. A jednocześnie używam tylko tych podstawowych. Ale jeżeli widzę po prostu, że coś raczej będzie działało, no to nie ma sensu tego zmieniać. Przecież tutaj. Oj, oj, oj. Dobra, tak jak mówiłem, nie ma sensu zmieniać czegoś, co wiem, że na 100% się tutaj sprawdzi. I może się uda nawet przejść całą tą kampanię dzisiaj. O nie, tu jeszcze byli na górze. Ale co z tego, że byliście na górze? Jesteście spóźnieni na zabawę, spóźnieni na imprezę. Więc raczej. Chociaż. Dobra, to jest głupi pomysł. Dlaczego wy podchodziliście tutaj? Oj, oj. Dobra, dwóch zostało. Gości z halabardami. Rycerzy z halabardami. Nie, czterech, przepraszam. Trzech. No, ja nie wiem, czy oni w końcu... Halo, ty wstajesz, czy nie wstajesz? Nie wstajesz. Bardzo dziwna walka. Ty, zobacz, jak się ten tęczaj. On czeka po prostu na pierwszą osobę, która się tutaj wychyli. Albo po prostu tak się zmęczył, bo ta broń była za ciężka i czeka. No nie, no naprawdę emocjonująca walka. Kto wygra? Czy wygramy my, czy wygrają... Em, czy wygrają przeciwnicy? No, zwycięstwo należy do mnie. Ojojoj, katapulty. Katapulty. Na katapulty kojarzy mi się jedna naprawdę bardzo prosta jednostka, którą możemy zastosować. I jest to nie Warhammer. Gdzie jest Walkiria? Tu jest Walkiria. Robimy tak i no nie ma szans, że nas po prostu trafią tymi katapultami. A, okej. Okay. No, wy wystarczy po prostu, że one dolecą. Już katapulty, GG. Okej, okay, GG, już, już możemy przejść do kolejnej bitwy. Nawet nie sprawdziłem, ile tych bitew zostało do końca. Bo idziemy naprawdę dzisiaj bardzo dobrze, czekajcie. Kliknijmy sobie levele, Aha. Czyli zostały nam cztery misje do końca. No dobra, to raczej postaram się to bardzo szybko przejść. W tej bitwie zastosowałem tylko i wyłącznie łuczników, którzy są oczywiście szkieletami, którzy podpalają. I powiem Wam, że za pierwszym razem udało się chyba to przejść, bo zostało właśnie dwóch łuczników i jedno działo, które nie może się przesunąć. I czy powinienem teraz im pomóc? O, raczej tą wygraną już i tak mam w kieszeni, więc wiecie co, po prostu strzelę. Raczej tego nie robię, raczej tego unikam, bo po prostu wolę sobie obserwować te starcia. Ale tutaj była sytuacja patowa, że musiałem już zareagować. I co my tutaj mamy? Mamy balistę, parę wikingów, warax, troszkę łuczników. Ja bym postawił tutaj vampire, chociaż nie, balista. No właśnie, mamy balistę, mamy wampire, A jakbym znowu zastosował. Chociaż nie, kurde, na tych wikingów będzie ciężko to zrobić. Ale jeżeli, jeżeli bym zastosował znowu walkirię. Które już mi raz pomogły wygrać to starcie. No to tak, uczynków się od razu pozbywamy, więc jest na pewno plus. Gorzej, jeśli właśnie chodzi o resztę tych jednostek. Uwaga, uwaga, czy to też będzie wygrana za pierwszym razem? Tak, także zobaczcie, dzisiaj raszujemy po prostu kampanię. O kurde, to będzie ciekawa bitwa. Co my tutaj mamy? Mamy, to jest chyba Weapon Master, chyba tak się nazywa. Ten gościu z frakcji Tribal. Mamy troszeczkę Wikingów. Tu oni będą skakali na środek. Dobra, to. Walkirie, znowu po prostu. Znowu Walkirie I znowu. Nie, tym razem nie wygram. Już widzę po prostu, że za dużo ich padło na samym początku. Ale tutaj na pewno będę musiał bardziej, może przybrać jakąś pozycję defensywną, żeby to ugrać. Czekajcie, bo te. A, chciałem powiedzieć, bo zobaczcie, te Walkirie, jednak wygrywają, ale nie, je je jednak tak pięknie nie było. A jeżeli bym zrobił coś takiego. Może też jakiegoś berserkera albo po prostu w, w środku łuczników postawił i może jeszcze z frakcji... O, z tej frakcji. Postawił sobie paru gości takich. Cyk, 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 cyk. Dobra, próbujemy. A, wikingowie zostali zamrożeni. O kurde, dobra. Broken to jest. Od razu... Chwila, to byli. Nie, ja nie miałem takich wikingów. Dlaczego wszyscy podchodzicie? O! Dlatego, dlaczego wszyscy podchodzicie po prostu do jednego gościa? Zobaczcie, żeby jak najbliżej, żeby po prostu odciął tym toporem głowę. No nie, ale sam początek z tego starcia był dobry, ale wiecie co? Trzeba jednak coś innego tutaj zastosować. A może spróbujmy podejść do tego troszkę bardziej taktycznie i rzeczywiście zrobić jakieś ustawienie, bo mam coś takiego, czyli Sariza, plus tarczownicy, jest jakiś On Tu się też pojawił Spartan, chyba Elite Spartan, i zobaczymy, czy po prostu uda się. Wygra się bitwę, wikingowie skoczyli I wikingowie zostali Niby zmiażdżeni, ale za duże straty jednak mieliśmy Ale widzę potencjał, naprawdę widzę potencjał W tej grupie Okej, okay, tutaj widzę, że ładnie się zebraliście i dalej, atakujcie, atakujcie, dobra Tego, pięknie, został pokonany I raczej, jeżeli nic się złego tutaj nie odwali No to dokładnie, wygraliśmy to, super e, Symulacyjna bitwa, czy to jest ostatnia już? Czy jeszcze? Tak, to jest ostatnia bitwa symulacyjna i będziemy mogli sobie przejść na sandboxa i w końcu będę miał po prostu to z głowy. E, co my tutaj mamy? Monk, samuraj, kurde, no tak niby coś tam macie, a jeżeli postawię sobie po prostu losowo łuczników, wężowych łuczników, to... Oj, 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 oj. większość została zmiażdżona, ale... Czy... Ha, dobra, nieważne, fajerwerki. się, są... właśnie to są fajerwerkowi ucznice, Ja myślałem, że to są zwykli, nawet się nie przyjrzałem. No nie no, tym, tym nie ugram tego. Dobra, e, może piraci? O, wiem czego użyję Ciebie. Oni zostaną od razu spaleni, taki przynajmniej jest plan. Tutaj postawimy sobie działa może, żeby też coś strzelali e, i może postawimy tarczowników, żeby przyjęli to wszystkie strzały. Dobra, to, to musi po prostu się udać, uwaga? Lecibeczka. Zobaczmy. Ale, rzuć. Cyk. Co? Odbił beczkę! Co za gość! Nie wiedziałem, że oni potrafią odbijać beczki. Dobra, i kolejna beczka została odbita. A te dwie armaty? Halo? Armaty? Y musicie. Musicie celować musicie troszeczkę wyżej. W ogóle język mi się plącze. Oj, lecą strzały! Jednego działa już nie mamy, drugiego działa też nie mamy Czyli nie można nic na dystans dać, za bardzo Może raptorki postawię, bo one też są dość szybkie I szybko... Jezu, to nie tak miało wyglądać Że wy polecicie tam na górę I raptory, uwaga, raptory, szybko, szybko, łuczników Szybko musimy się pozbyć łuczników i... Dobra, spadaj o, dobra, drugi też spadnie, Nie, drugi się trzyma. Jak one, jak te wozy się tutaj trzymają? E, czy raptory... Jeżeli raptory pokonają tego Monka tutaj, no to raczej już mamy z górki tą bitwę i kampania zostanie zakończona. Uwaga. O nie, tu jest jeszcze jeden Monk. Dobra, został już pożarty. Musimy zrzucić ten wóz. Dziękuję bardzo, Victory. I... Kampania została ukończona. Także możemy od razu przejść na sandboxa. Jestem no, zadowolony, bo naprawdę dzisiaj udało się to zrobić bardzo szybko. I dajcie mi chwilę: ja postawię wszystkich bogów i za chwilę wam powiem, jak to dokładnie ma wyglądać. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem, ale tak się prezentują aktualnie bogowie: czyli mamy Artemis, Tora, Odyna, Zeusa, Apollo, Aresa, Faraona, Dodałem jako taki dodatek oraz Reapera. Wiadomo, traktujecie to naprawdę z takim przymrużeniem oka. Chciałem jeszcze kogoś innego, Monkey King, w sumie Monkey King też mógłby być, on chyba też był w jakiejś tam mitologii, także damy go, jeżeli tutaj jest błąd, no to mówię, traktujcie to z takim przymrużeniem oka troszeczkę, i mamy 37 tysięcy, i będę chciał zobaczyć, czy One Punch Man po prostu pokona wszystkich bogów, OK. to jest, to jest to, na co chcę dzisiaj odpowiedzieć, później zrobimy taką normalną armię, zobaczcie, jak on wymija wszystkie pociski, cyk, no. Jest, jest dym. Powiem tak, jest. Jest dym. Nie no, raczej z One Punch Manem nikt nie ma szans. Nie, jednak mają. Okej, okay. bogowie mają szansę z One Punch Manem. Czyli są lepsi niż One Punch Man. Dobra, a jeżeli dam sobie na przykład Void Archer i dam takich trzech, to też powinno się udać to. Przegrać? No tak, przegrałem to. A może dajmy y, spróbujmy inaczej podejść do tego. Czyli dajmy zwykłych, najprostszych ludzi, bo to mają być ludzie kontra bogowie, prawda? No to powiedzmy limit 10 tysięcy, tak na dobry początek. Runda pierwsza, Spartanie. Nie wiem ilu tych Spartan jest, bo nie sprawdziłem. E, mają jakieś tam specjalne zdolności chyba jak odbijanie pocisków, na pewno mają troszkę więcej zdrowia. No ale Ares i Thor i Monkey King... E, Razem sobie nieźle z nimi. W ogóle dlaczego? Skąd on ma tarczę? Aha, dobra, ta tarcza akurat się zatrzymała w takim, e, w takim momencie, bo ona gdzieś tam leciała, że wyglądało tak, jakby ten Monkey King e, miał tą tarczę. Także, okej, okay. To nie działa, no to spróbujmy może z e, Snake. O, Snake Archer. <grym> jakby Snake Archer to rozwalił wszystko, to by było pięknie, ale wiadomo, że tak się nie stanie. Ale dla po prostu fanu możemy to zrobić, żeby zobaczyć, jakie. Yy, wprowadzamy tutaj zamieszanie, i oni nawzajem sobie zadają obrażenia. To warto o tym pamiętać, bo yy, chyba tak to wygląda w przypadku tych bogów. No ale niestety, nadal się nie udało tego zrobić. A jeżeli dałbym zombie? O, okej, okay, zwykłe, najprostsze zombie. 150 jednostek zombie kontra 9 bogów. Zaczynamy kolejną rundę. Może im pójdzie troszkę lepiej? Nie, nie pójdzie. Oj, i zombiakom niestety nie pójdzie lepiej. A już myślałem, że może jakimś cudem też zombie. Chociaż jednego boga pokonają, ale nie no, po prostu bogowie robią tutaj taki rozpierdziel. Właśnie, jeżeli macie jakiś pomysł, jak można ich pokonać, powiedzmy limit kasy 15 tysięcy, to dajcie znać, bo z chęcią bym sobie to posprawdzał. Jeszcze możemy zrobić kolejną rundę, na przykład z balistami. Balisty zadają ogromne obrażenia, ale ich problem jest taki, że no, długo trwa przeładowanie. Ale może akurat tym razem im się poszczęści. Postawimy naprawdę dużo tych balist. Dobra, 16 balist. Uwaga, uwaga, uwaga. Na spowolnieniu, wiadomo. Takie rzeczy trzeba oglądać na spowolnieniu. I kiedy pole są pierwsze pociski. Oj, to Tor już tutaj jest. W ogóle ta balista nie mam pojęcia, dlaczego tak blisko pod, podjechała tutaj. No i widzisz, została już zniszczona. Dalej, pierwszy pocisk, cokolwiek. Ojeju. ojojoj, to nie tak miało wyglądać. To nie tak sobie wyobrażałem. Te balisty jakby tak strzelały, ale nie mogły trochę. W ogóle plusem jest to. Że tor przed chwilą był zablokowany, więc mieli jakąś tam szansę ich pokonać. Ale zobaczcie, wielu bo bogów parło. A pięknie razem wyglądacie. <gryw> Nie spodziewałem się takiego widoku. I co, Tor przeżył? Przeżył Zeus i ktoś jeszcze. Także jest już progres, no to spróbujmy to samo, tylko że z armatami. Samych armat na pewno będzie więcej się mogło zmieścić, bo mamy 30 sztuk. O, i lecą od razu bomby. Nie popełniałem tego błędu, co popełniały przed chwilą balisy, ale Tori i tak skoczył. Oj, oj, oj. Dobra, wiecie co? Mogę grać na normalnej prędkości nowy komputer. Co, co tu się stało? Czemu? Czemu oni tak szybko zginęli? Czemu? Okej, okay, jeden paru. Aaron. No dobra, niech będzie. <laughs> niech będzie. Jeszcze sprawdzę sobie po prostu. E, jakieś Monkey king, nie. Coś? Kawaleria? <laughs> dobra, daję kawalerię. Na no sam koniec. Będzie szarża. Czekajcie, bo w złych miejscach mi się troszkę to postawiło. Uwaga, ruszamy. Oj, 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 oj. Dobra. Nie, nie wiem, kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko. Wiem tylko, że. Tutaj oni po prostu zapchali swoimi ciałami przejście. sorry, wygraliśmy. Aha, tylko że Oden. Właśnie Oden może robić cały czas ten atak z góry i wszystkich zamrażać. I widzicie? Opłaciło mu się to. Także czekam na wasze propozycje, jak można pokonać tych bogów. Bo na razie. Wiadomo, mógłbym postawić, na przykład, nie wiem, yy, jak, jakbym sobie postawił tylu One i na przykład tych jeszcze, to wiadomo, że wygram to, ale chodzi o to, żeby jakby nie przekroczyć limitu 20 tysięcy. Te, tego chciałbym uniknąć chociaż i tak w ostatnim podejściu to zrobiłem, ale nieważne, dziękuję Wam za uwagę, bijajcie na G2 z korem flotarem wiadomo, 3% zwrotu, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, papa. pa, hej!